Cześć kochani, tu Candy Mona. Dziś zapraszam Was na filmik totalnie na czasie, ponieważ porozmawiamy sobie o promocjach w Rossmanie. No i w tym roku uznałam, że nie będę robiła tak jak zazwyczaj, czyli co polecam kupić, czego nie polecam i co sama chciałabym kupić, tylko zrobimy to wszystko w tym jednym dzisiejszym filmie. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie produkty wpadły mi w oko i które ja osobiście mogę Wam również polecić, no to koniecznie oglądajcie ten filmik. Na wstępie jeszcze powiem Wam, że ja osobiście skupiam się na promocjach na tych tańszych markach, głównie Lovely oraz Vibo, ponieważ uważam, że te marki się opłaca kupować, one są dość trudno dostępne w innych punktach, no i jeżeli ceny jakieś są, no to są zazwyczaj podobne do tych cen, które są w Rossmanach. Natomiast jeżeli chodzi o produkty droższe, to bardzo często w drogeriach internetowych można kupić te produkty albo w takiej samej cenie jak na promocji w Rossmanie, albo nawet taniej, dlatego ja osobiście za droższymi produktami nawet się za bardzo nie rozglądam, tylko skupiam się właśnie na tych tanioszkach, tak więc myślę, że przejdziemy sobie teraz do mojego rajdu po Rossmanach, bo właśnie postanowiłam się przejść troszeczkę po sklepach, zobaczyć co już jest na półkach. No i tutaj zaczniemy sobie od produktów marki Lovely, przy czym oczywiście mój wzrok skupił się głównie na nowościach. I jako pierwsza przyciągnęła mnie maseczka peel-off o nazwie Beautylicious. Tutaj jak widzicie mamy takie żółte, energetyzujące opakowanie z różową, brokatową zawartością. No ja jako fanka różu po prostu nie mogłam nie zwrócić uwagi na ten produkt. Więc myślę, że jeżeli tylko trafię na niego na promocjach, to na pewno go kupię, ale zauważyłam, że jest jeszcze druga taka brokatowa maseczka, nazywa się Glitter Peel Off Mask i ona ma taki szaro-czarny brokatowy kolorek, więc kto wie, może na nią też się skuszę, natomiast myślę, że jedną wezmę na pewno. Na tej kolorowej półce nie dało się oczywiście nie zwrócić uwagi na beauty blendery. Pierwszy, większy beauty blender jest truskawkowy, natomiast na półce były również takie mini beauty blendery w wersji bananowej. Domyślam się, że tutaj te nazwy wzięły się po prostu od kolorów gąbeczek, niekoniecznie od czego innego. Natomiast no ja nie wiem, czy się skuszę na gąbki. Troszkę mnie kuszą samym tym swoim opakowaniem, no ale kiedy wyjmiemy beauty blender, to przecież już tych truskawek czy też bananków na nim nie będzie. A mam swoje ulubione gąbki z AliExpress, więc raczej chyba nie ma sensu kupować kolejnych. Właśnie ostatnio wzięłam się do testowania tych wszystkich kolorów gąbek Conmison. W końcu, tak więc na pewno będę chciała ten filmik dla Was zrobić. Natomiast wracając do gąbek, jeżeli Wy kupicie, to dajcie mi znać, czy Wam się sprawdziły, czy niekoniecznie, bo ja raczej się nie skuszę. Tuż obok zauważyłam kolejny dość ciekawy produkt, nazywa się Gold Pineapple Primer and Serum. Jest to taki półprzeźroczysty produkt ze złotymi drobinkami, oczywiście wszystko co błyszczące od razu mnie przyciąga. Jest to po prostu serum do twarzy i jeżeli tylko na nie trafię, to na pewno będę chciała je sobie zakupić. Miałam już wcześniej to serum z Vibo, czyli Unicorn Tears i powiem Wam, że ono mi się też całkiem fajnie sprawdzało, chociaż tutaj od razu ostrzegam, że niektórych to serum zapycha, więc to zależy już od Waszej cery. Jednym się naprawdę bardzo dobrze sprawdza, tak jak właśnie w moim przypadku, ale niektórzy nie mogą go stosować, więc musicie pamiętać o tym, że nie wszystkie produkty są dla wszystkich. Trzeba sobie po prostu dobrać odpowiednie rzeczy dla swojej własnej cery. Jeżeli natomiast chodzi o palety z Lovely, to tutaj kuszą mnie tylko dwa produkty tak naprawdę. Pierwsza jest to paleta z rozświetlaczami o nazwie Radiant Glow, to jest już troszeczkę starsza paletka, natomiast też nie wiem, czy się na nią skuszę jeszcze, ponieważ mam już trochę tych palet z rozświetlaczami, więc sama nie wiem. Zobaczymy, jeżeli podczas promocji uznam, że chcę ją mieć, no to po prostu kupię, jeżeli nie, no to sobie odpuszczę, nie mam na to jakiegoś takiego strasznego parcia. No i oczywiście w oczy rzuciła mi się też paletka z cieniami z tej nowej serii o nazwie Sorbet. Powiem Wam jednak szczerze, że mnie ogólnie paletki z Lovely nie przekonują, bo oglądałam już naprawdę mnóstwo różnych recenzji, opinii i te palety nigdy jakiegoś szału nie robiły. One są w porządku dla osób początkujących, mają dość ciekawe kolory, natomiast pigmentacja tutaj nie powala, a ja już zaczęłam stosować jakiś czas temu takie naprawdę wyższe jakościowo, lepsze jakościowo cienie i wydaje mi się, że te palety mogą nie spełnić moich oczekiwań, dlatego jeszcze do tej pory nigdy ani jednej paletki z Lovely nie kupiłam, natomiast ta mnie troszkę kusi, no bo ma te kolory całkiem fajne, więc jeżeli będzie na promocjach, no to może ją kupię, natomiast jeżeli jej nie będzie, no to żałować raczej nie będę, bo myślę, że tutaj skupię się jednak tym razem na paletkach z Vibo.
Muszę się też zastanowić nad zakupem primera, bo nie będę ukrywała, że chciałabym jakiś kupić, natomiast widziałam, że Vibo również wpuściło do swojej kolekcji właśnie nowy primer, więc wezmę prawdopodobnie albo jeden, albo drugi. Raczej dwóch nie będę kupowała, no chyba, że coś mi odbije i kupię wszystko, co jest w Rossmanie, bo tak też może być, natomiast mam nadzieję, że tak nie będzie. Napiszcie mi, co wy myślicie i który primer według was jest ciekawszy, Lovely czy Vibo? Z produktów do ust tak naprawdę zaciekawił mnie tylko jeden produkt, czyli powder lipstick numerek 1, oczywiście taki najbardziej różowy w moim klimacie. Natomiast poza tym nic nie przyciągnęło mojej uwagi, może jeszcze odrobinkę te błyszczyki H2O, natomiast raczej kupować ich nie będę, no bo błyszczyków mam dość sporo. Ale słuchajcie, przeglądając ten materiał zauważyłam pewną rzecz, czyli produkt, który stał tuż obok tych błyszczyków H2O. Nazywa się on Make Me Highlights i ja nie zwróciłam w ogóle uwagi na ten produkt w sklepie, ponieważ sądziłam, że to jest coś, co już mam. Natomiast dopiero kiedy przeglądałam te nagrania, ogarnęłam, że to nie jest to samo, ponieważ ja mam to. To się nazywa Chrome Drops z Vibo i w tej chwili ten produkt nie jest już dostępny w marce Vibo, natomiast identyczny pojawił się w Lovely. Jeżeli troszeczkę orientujecie się w temacie, to zapewne wiecie, że producentem Lovely jest również Vibo. Więc no ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem dokładnie ten sam produkt z przedrukowaną etykietką. Tym bardziej, że również są dwa kolory bardzo zbliżone. No i tak jak mówię, no wygląda to praktycznie identycznie. Zrobiłam też taki mały rekonesans i zauważyłam, że Chrome Drops ma wejść w nowej odsłonie, w innej buteleczce, więc wydaje mi się, że to jest po prostu zamieniona taka wersja, że to przechodzi, ta wersja przechodzi do Lovely, natomiast troszkę taka jakby wyższa jakościowo w szklanej buteleczce wersja będzie w Vibo, ale jest to bardzo prawdopodobne moim zdaniem, że to będą dokładnie te same produkty. Nie wiem, piszcie mi, co wy myślicie, nie chcę tutaj wyrokować, dopóki sama nie spróbuję, no ale wydaje mi się, że jest to dość prawdopodobne. A skoro już zaczęłam w ogóle mówić o tych produktach, to jeszcze powiem wam, że one mi się nie do końca sprawdziły. Jakiś czas temu robiłam filmik, w którym opowiadałam wam właśnie o tych nowościach, o tym, czy je lubię, czy nie. I mówiłam, że te produkty bardzo dziwnie mi się nakładały. Kiedy próbowałam nakładać je na podkład tutaj w okolicy nosa, to ten podkład schodził, ponieważ te produkty są jakby lekko tłustawe, mają taką dziwną, mokro-tłustawą konsystencję. No i u mnie to się jakoś nie do końca sprawdzało. Jedyna opcja, żeby w ogóle tego używać, to było mieszanie z podkładem albo ewentualnie wklepywanie tutaj bardzo delikatnie opuszkiem palca, ale tak poza tym, no to niestety nie do końca mi się to jakoś tak sprawdziło, ja się nie przekonałam do tych produktów, więc raczej wam nie polecam i dlatego nie wiem, czy te z Lovely warto kupić, jeżeli to będzie to samo. Ale to już jest wasz wybór. Jeżeli natomiast chodzi o produkty, które mogę wam polecić z czystym sumieniem, to jest to Golden Glow. Ja akurat tutaj mam wersję Cool Brown, jest to numerek 3, czyli chłodny brąz. I ja naprawdę bardzo go polubiłam, ponieważ on jest typowo chłodny. Jeżeli tak jak ja nie przypadacie za ciepłymi odcieniami, to on powinien wam przypaść do gustu. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że to jest wersja w takim różowym opakowaniu. Natomiast są jeszcze bronzery Golden Glow w wersji z takim brązowym opakowaniem i one mają zupełnie inne odcienie, a tam też jest numerek 3. Więc zwracajcie uwagę na to, który bronzer bierzecie. Z produktów do twarzy bardzo ciekawy jest również puder bambusowy w wersji sypkiej. On jest w takim żółtym opakowaniu, natomiast mnie w tej chwili zaciekawił bardzo puder o nazwie Cooking Time i jeżeli na niego trafię, to myślę, że tę wersję również sobie wypróbuję. No i ostatnim produktem na mojej chciej liście z marki Lovely jest Sculpting Powder, czyli taki potrójny produkt. Mamy tutaj przykładowo bronzer, puder oraz rozświetlacz i są trzy wersje tego produktu. Mnie najbardziej kusi jedynka, ale zobaczymy, która będzie dostępna, bo myślę, że te inne też nie są złe. Tak więc zobaczymy, co się uda upolować. No i po przeglądzie nowości z Lovely możemy przejść teraz sobie do Vibo i tutaj oczywiście również szczególnie nowości mnie zaciekawiły, czyli seria Mood oraz te najnowsze paletki Viva Aviva oraz zmalowana, przy czym niestety tutaj w Rossmanie jak na razie paletki zmalowanej nie było, to znaczy nie wiem, czy na razie, w sensie, że jeszcze nie dojechała, czy może już została wykupiona, natomiast były tylko paletki Viva Aviva oraz dodatkowe pojedyncze wkłady, ponieważ tym razem właśnie fajnie to zostało pomyślane i jeżeli
ktoś nie chce wszystkich kolorów z danej palety, no to może sobie kupić te wkładziki i złożyć sobie swoją paletkę. To jest moim zdaniem bardzo fajne rozwiązanie. Ja powiem Wam szczerze, że bardziej przekonuje mnie mimo wszystko paletka z malowanej, która jest dość kolorowa i wiem, że większość osób raczej będzie chciało sięgnąć po Viva Aviva, bo ona jest taka bardziej na co dzień, ale ja myślę, że gdybym się miała skusić tylko na jedną, to byłaby to właśnie zmalowana ze względu na bardzo ciekawe kolory. Jeżeli natomiast chodzi o paletę Viva, to myślę, że tutaj z tych wszystkich brązów bym zrezygnowała, natomiast ciekawi mnie odcień fioletowy, przy czym oglądając filmik właśnie Viva Aviva, zauważyłam, że ten fiolet nakładał jej się strasznie nierówno. I powiem Wam szczerze, że bardzo mnie to zdziwiło, bo ona mówiła, że naprawdę pigment jest bardzo dobry, że bardzo równomiernie się rozkłada. Natomiast ja patrząc na jej nagranie, kiedy ona pokazywała ten makijaż, miałam wrażenie, że jest dość kiepsko z tym fioletem, więc naprawdę mam ochotę tego fioletu spróbować i zobaczyć, czy on faktycznie dobrze się nakłada, czy jednak ja jestem jakaś ślepa i może źle patrzę na to nagranie, może ja to źle widziałam, może mi się tylko wydawało, że tam się robiły plamy. Nie wiem, chętnie spróbuję sama i się przekonam, czy ten cień faktycznie jest taki super hiper, czy jednak nie do końca. Jeżeli natomiast chodzi o serię Mood, to tutaj szczególnie kusi mnie oczywiście puder, który podobno jest zamiennikiem Huda Beauty, tak słyszałam, więc może być faktycznie ciekawe, natomiast tutaj w Rossmanie go nie było, albo już go nie było, albo jeszcze go nie było. Zobaczymy, czy będzie na promocji, ale jeżeli tylko będzie, no to do mojego koszyka na 100% trafi. No i zastanawiam się jeszcze nad tą bazą pod makijaż, ponieważ podobno jest całkiem spoko, chociaż nie rozświetla za bardzo i w sumie nic szczególnego nie robi, ale myślę, że do wypróbowania może ją wezmę. A tak poza tym, w sumie nie wiem, czy jeszcze cokolwiek. No ten primer w sprayu, tak jak mówiłam tutaj, albo Lovely, albo Vibo, jeszcze nie wiem, natomiast z pozostałych rzeczy już chyba nic mnie kompletnie nie kusi. No chyba, że zdecyduję się na uzupełnienie swoich zapasów z serii Photoready, ponieważ bardzo się polubiłam z tym sypkim pudrem. On ma 4 kolorki w sobie, natomiast one się bardzo ładnie ze sobą mieszają i później idealnie wyglądają na twarzy. Tak naprawdę od mega długiego czasu korzystam z tych pudrów, zużyłam już 2 opakowania. W tej chwili zużywam 3 i jeszcze jedno mam w szufladzie w zapasie, więc nie udało mi się wszystkiego zużyć, chociaż jeszcze w międzyczasie używałam pudru z Marshmallow, używałam też tego pudru z Lovely, więc troszeczkę tych pudrów u mnie było, ale myślę, że jeżeli kupię sobie ze 3 na tych promocjach, no to do kolejnych promocji również powinno mi wystarczyć. Tak więc jak najbardziej zapasy wskazane. No i dodatkowo, jeżeli lubicie wersje prasowane, no to możecie się skusić na tę wersję w paletce. Ja osobiście wolę sypkie, więc jeżeli będę miała kupować, to właśnie ten puderek, ale Wam ten też mogę polecić, jeżeli tylko lubicie prasowane. No i mogę Wam polecić jeszcze naprawdę fajny bronzer, czyli Beach Cruiser. Ja mam akurat z numerkiem 02, czyli Coffee Cream. To jest najchłodniejsza ze wszystkich wersji tego bronzera. Są 3 dostępne. Natomiast nie jest tak chłodna jak ten bronzer z Lovely z numerkiem 3. Więc jeżeli wolicie takie naprawdę typowo chłodne, wręcz szarawe kolory, to wybierajcie ten z Lovely. Natomiast jeżeli nie przeszkadza Wam odrobinkę cieplejsza tonacja, która będzie troszkę ocieplała Wam tutaj też policzki, no to spokojnie możecie brać Beach Cruiser. Ja w tej chwili powiem Wam, że mam pomieszane oba bronzery. Zazwyczaj właśnie tak robię, że odrobinkę tego najpierw nakładam sobie na policzek jako taką bazę troszkę cieplejszą, a później wykańczam jeszcze takim chłodniejszym bronzerem. Więc jak widzicie, tak też można. Polecam, oba są naprawdę spoko. Miałam już kończyć ten filmik, ale uznałam, że powiem Wam jeszcze kilka słów o wcześniejszych paletkach z Vibo, które posiadam. Mam paletę Rhythm of Freedom oraz Neutral, czy też Neutral Eyeshadow Palette. I moim zdaniem te paletki mają dość delikatny pigment. W takim sensie, że okej, makijaż możecie nim zrobić. Jeżeli wolicie delikatny, codzienny look, no to wtedy jak najbardziej, natomiast jeżeli chcecie robić taki bardziej instagramowy, mocny look, no to już niekoniecznie. I właśnie ja powiem Wam szczerze, że nie korzystam z tych palet, ponieważ wolę mocniej napigmentowane cienie. Osobiście mam taką cichą nadzieję, że te nowe paletki, czyli właśnie Zmalowana i Viva Aviva, będą mocniej napigmentowane niż te wcześniejsze wersje Vibo. Trzymam za to gorąco kciuki, mam nadzieję, że tak będzie. I jeżeli się tylko uda, to te nowe będę testować i dam Wam znać, czy faktycznie jest lepiej niż w tym przypadku. Więc myślę, że będziemy już kończyć ten filmik na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba, troszeczkę inna niż zazwyczaj. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania i do kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmikami. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!